Cześć, jestem Klaudia Tokanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Rozłóż wyrażenia na czynniki, korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia. No i napisałam Wam tutaj te wzory skróconego mnożenia. I co? No i patrzymy sobie na to, że jest plus, no to korzystamy z tego pierwszego. To jest nasze A, to jest nasze 2AB, to jest nasze B. I robimy teraz to w tą stronę. Z A kwadratu robimy A, no to jest X. Dodać to potem. Plus B, nie B kwadrat, ale to i tak jest 1, więc mamy to tak. A na samym końcu, jak sobie to zapiszecie, to sprawdzamy, czy to w ogóle nam siądzie. Z tego względu, że będziemy mieć 2 razy x to 2x razy 1, 2x. Tu się akurat udało. Ok, w tym zadaniu się w każde uda, ale niestety w życiu nie jest tak magicznie, że się to zawsze uda. Ale będziemy to od razu wyczuleni na to, żeby Wam to wyszło w krew. Dobra, no to tu mamy A, tu mamy 2AB, a tu mamy B. I robimy z tego kwadrat, no to jest 3, jest minus, no to minus i z tego będzie x. I teraz jest minus, no jest i. 2 razy 3 to 6x. 6x. Pasuje. No to teraz tutaj. To było też wzięte do potęgi drugiej. Więc z tego będzie 2x plus 1. Sprawdzamy 2ab. 2 razy 2 to 4, jeszcze x i razy 1. Pasuje. Y odjąć 4. Sprawdzamy. 2 razy y to 2y razy 4, 8y. Pasuje. Z tego 7 plus z tego y. 2 razy 7 to 14, doklejamy y, 4y. Pasuje. Tu, no to akurat gołym okiem widać, że tu nam zamienili kolejność, bo tu mamy kwadraty. Tak? Ale jakby były liczby, to niekoniecznie musielibyśmy to zauważyć. Dlatego też to jest minus 2ab, to jest a, to jest b. To tutaj nie jest ważne, które a jest, które b. Dobra, mamy a, przepraszam, w tym przypadku oczywiście m, minus b, czyli m. I sprawdzamy. 2 razy n, no to 2m razy n, 2mn. Jest minus, jest minus. No to się udało. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.